Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się dzisiaj na finale 26. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia. Witamy serdecznie wszystkich naszych gości. Witamy serdecznie wszystkich naszych gości, widzów, ale także artystów, którzy dzielnie tu występowali na tej scenie przez ostatni cały tydzień. Witamy również wszystkich dobroczyńców naszej imprezy, naszych przyjaciół, media, które relacjonują przebieg festiwalu oraz sponsorów nagród publiczności. No i właśnie, to głosowanie publiczności od kilku lat towarzyszy festiwalowi i zaraz teraz na początku wylosujemy szczęśliwców spośród Państwa, którzy oddali swoje głosy. To będą aż 34 nagrody. Bardzo prosimy tu o pomoc. Panią, proszę, losujmy poszczególne nagrody. Potrzebujemy na początek 3 kupony. Kalma Centrum Relaksu Tarnów. Tak, i poprosimy tutaj o podanie tych kuponów. Będziemy. I proszę losować już następne 5. Szczęśliwe nazwiska. Pan Wojciech Padło, pani Sylwia Tochowicz, pan Marek Ostręga. I prosimy o te następne 5 kuponów. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że nie wszyscy z Państwa pamiętają moją ubiegłoroczną prośbę, żeby te kupony wypełniać drukowanymi. Ale naprawdę bardzo się staram. Bardzo przepraszam, jeżeli coś przekręcę. Agata Gancarz, Ewa Zielińska. To Pałac Lakon Kazimierza Wielkiego. Następne 2. Biuro Podróży Rainbow. Anna Bielawa, Teresa Gądek, Artur Gawle. O, gratulujemy. Akademia Zdrowego Życia przytuli Artura. Poprosimy o następne 10. Proszę wybierać te drukowanymi. Tak, to będą szczęśliwcy, którzy wylosują pobyt w termach w Szaflarach. I potem poprosimy o następne 3. Po reakcji publiczności słyszałam, że to zrobiło wrażenie, więc będę czytała wolniej. Pan Jerzy Sitko, pani Ilona Chrobik-Pabian, pani Agnieszka Maroszek, pan Tomasz Mazur, pani Zuzanna Jewuła. I to jest te następne 3. Tomasz Zieliński, Ewa Pękala-Zięba, Dariusz... Dariusz. Pecak. Dariusz P. na pewno. Jest to numer telefonu, więc na pewno skontaktujemy się z odpowiednią osobą. To Instytut Medycyny Estetycznej. Poprosimy o 5 kolejnych kuponów. Te 5 kuponów to będą dwuosobowe wejścia do basenów mineralnych Solec-Zdrój. Poprosimy tam 2 znowu wylosować. Pani Ewa Florek, pani Edyta Górska, pani Karolina Mondel, pani Magdalena Florek, pani Nadia Kloc. Gratulujemy serdecznie, to baseny mineralne Solec-Zdrój. Poprosimy te 2 kupony do piwnicy SPA. Pan Andrzej Król i pani Beata Domańska. Tak, jeszcze następne 2 poprosimy do Biuro Podróży Itaka, 2 bony wakacyjne.
I ostatnie 5 proszę jeszcze. Pan Kacper Gębala, pani Beata Stelmach-Kutrzuba. Gratulujemy. Biuro Podróży Itaka, zapraszam. I te ostatnie kupony to będą osoby, które skorzystają z oferty Dworu Dziekanów i firmy Beskid Balneo Medical Resort Spa w Piwnicznej Zdroju oraz Tarnowskiego Teatru, ale o tym już powiemy, co to będzie. Więc pierwsze dwa to są dwuosobowe zaproszenia na bal Andrzejkowy z noclegiem. Pani Elżbieta Błazen-Ciurus. Pani Lucyna Lasko. I teraz jeden kupon to jest dwuosobowy voucher na dwudniowy pobyt w Beskid Balneo Medical Resort Spa. Pani Zofia Podlewska. I ostatnie dwie szczęśliwe osoby to są osoby, które dostają karnety na przyszłoroczny Festiwal Talia. I są to pani Katarzyna Srebro i pani Bożena Martyka. Gratulujemy zwycięzcom. O odbiorze nagród poinformujemy Państwa telefonicznie. Osoby, które wygrały, zaprosimy do siedziby teatru po odbiór nagród. A teraz właśnie dowiemy się, kto wygrał w głosowaniu publiczności. A w tym roku wygląda to tak. Trzecie miejsce zajął spektakl Niespodzianka z Teatru Kamienica w Warszawie. Drugie miejsce spektakl Kolacja dla głupca z Teatru Siemaszkowej w Rzeszowie. Natomiast pierwsze miejsce zajęło przedstawienie Słoneczni Chłopcy w reżyserii Marcina Hycnara z Och Teatru. Zapraszamy na scenę grającą w tym spektaklu panią Martynę Krzysztofik. Proszę nie ustawać w oklaskach. Pani Martyna wróci. Chciałabym teraz zaprosić na scenę prezesa krakowskiego ZASP-u, pana Grzegorza Łukawskiego oraz panią Magdalenę Sokołowską-Gawłowską, członka honorowego ZASP-u, którzy poinformują o nagrodzie Ale Aktor. Dobry wieczór Państwu. Związek Artystów Scen Polskich jest organizacją, która istnieje już ponad 100 lat. Obejmujemy ten festiwal patronatem od lat kilku i przyznajemy nagrodę dla aktora, dla młodego aktora wyróżniającego się podczas tego festiwalu. Wiecie Państwo, my, ludzie teatru, mamy ten problem z oglądaniem przedstawień, że zawsze chcemy oglądać i widzieć, jak to zostało zrobione. Czymś najpiękniejszym jest ten moment, kiedy zapominamy o tym, że podglądamy i zaczynamy być prawdziwym widzem. Czyli siedzę na widowni, myślę sobie, o kurczę, ale aktor. I tak się nazywa nasza nagroda, którą przyznajemy młodym, wrażliwym, utalentowanym ludziom, którzy dysponują niezwykłym warsztatem, no i tym czymś, co publiczność kocha najbardziej. O odczytanie naszego werdyktu proszę moją koleżankę panią Magdalenę Sokołowską. Nagroda Ale Aktor. Nagrodę tę otrzymuje Stefan Krzysztofiak. Brawo, duże brawa. Czy pan Stefan jest z nami? Nie ma. W takim razie bardzo prosimy o przyjęcie tej nagrody pana dyrektora. Ja jest... zostałam upoważniona. O, to bardzo proszę. Proszę bardzo. Proszę mi nie robić zdjęć z
jestem nagrodą. Dlaczego? Proszę tu wkleić twarz Stefana. Tak, życzymy młodemu koledze wielu, wielu sukcesów, tym bardziej, że z tego, co słyszałem, poważne wyzwanie już za chwilę przed nim. Nie jeden aktor się go boi nawet po 50. Dobrej nocy życzę Państwu i dobrego wieczoru. Jeszcze pozwolicie, Grzegorz, ja przeczytam treść nagrody. Nagroda Związku Artystów Scen Polskich ZASP Stowarzyszenia za najciekawszą kreację komediową 26. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia 2022 podpisano prezes Zarządu Głównego ZASP Krzysztof Szuster. Gratulujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że Matylda nie ucieknie z tą nagrodą. Jeszcze do nas wróci. Jest. A teraz będzie za 5 minut. Tak, zapraszamy na scenę przewodniczącego jury, pana Krzysztofa Jaroszyńskiego. Dobry wieczór Państwu. Mam zaszczyt odczytać protokół. Jury 26. Festiwalu Komedii Italia 2022, odbywającego się w dniach od 24 września do 1 października 2020 roku w Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie, obradując w składzie Krzysztof Jaroszyński, przewodniczący. Dziękuję. Anna Wakulik. Adam Prucnal. Po obejrzeniu 6 przedstawień konkursowych jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną 5000 zł dla Jacka Fedorowicza w spektaklu Biesiada u hrabiny Kotłubaj w reżyserii Magdaleny Piekosz Fundacji Republika Marzeń z Warszawy za talent zaskakiwania. Dziękujemy Jacku. Pana Jacka niestety nie ma z nami, ale poprosił o przeczytanie SMS-a. Przepraszam za nieobecność, ale właśnie mam spektakl w Poznaniu. Bardzo dziękuję festiwalowej publiczności, że tak skutecznie zasugerowała jury. Ono po prostu nie miało innego wyjścia. Pozdrawiam cały Tarnów z Mościcami, Jacek Fedorowicz. Drugą nagrodę specjalną, 5000 zł dla spektaklu Niepamięć w reżyserii Piotra Ratajczaka z Teatru imienia Stefana Jaracza w Łodzi oraz Warszawskiego Teatru Garnizon Sztuki za walory artystyczne oraz umiejętność ukrycia komizmu. Gratulujemy serdecznie. No i pozostała nam tylko jedna zagadka tego wieczoru, czyli kto jest laureatem nagrody Grand Prix 26. Festiwalu Komedii Italia Tarnów 2022? Bardzo jest mi przyjemnie ogłosić, iż Grand Prix, statuetkę talii i nagrodę finansową w wysokości 15000 zł dla spektaklu Słoneczni Chłopcy w reżyserii Marcina Hycnara z OK Teatru Warszawy. Za spełnienie oczekiwań. Pani Martyna już jest z nami. Ja chciałabym jeszcze zaprosić na scenę pana prezydenta Romana Ciepiele.
miło, bo mama chodź. To chodź, córeczka. To chodź, córeczka. To chodź. To chodź. To poczekamy. Mam coś mówić. Może badać na córki, dobrze? Proszę. Uwaga, bo ciężka, to chyba może na chwilę. O kurczę. Gratuluję bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, jest dobrze, nie mam drugiej laski. To ja może oddam. Czy teraz mam coś powiedzieć? Proszę zrobić. W sumie ja nie potrzebuję mikrofonu, nie? To ja chciałam po prostu w imieniu zwłaszcza panów, pana Artura i Cezarego bardzo, bardzo podziękować. Nie wiem, czy jestem aż taką godną reprezentacją, ale bardzo się cieszymy i przede wszystkim z nagrody publiczności, bo bez państwa nie byłoby nas, także za tamto bardzo dziękujemy. A po drugie, cudownie dostać nagrody na Festiwalu Komedii, bo najważniejsze w życiu jest śmiech. Także nic więcej nie będę gadać, tylko bym bardzo poprosiła, żeby państwo się uśmiechnęli do nas. My się uśmiechniemy do państwa i bardzo, bardzo dziękujemy. Szanowni państwo, i poza protokołem chciałbym już w imieniu swoim przede wszystkim, ale też zapewne i jury, ogromnie podziękować i wyrazić uznanie dla Teatru imienia Ludwika Sulskiego w Tarnowie, jego dyrekcji, jego pracowników, a także fundatorów i sponsorów tego wydarzenia artystycznego, bardzo ważnego wydaje mi się dla nas, gdyż stającego w obronie szlachetnej sztuki komediowej, zwłaszcza w czasach, kiedy coraz bardziej jest ta sztuka zawłaszczana przez błazanady i wygłup, nie mający ze sztuką nic wspólnego, o czym możemy się łatwo i codziennie przekonać, włączając telewizję na programach satyrycznych. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Dziękujemy serdecznie. Ja także składam podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten festiwal może się odbywać. Naszym sponsorom, partnerom, dobroczyńcom, wszystkim naszym przyjaciołom, a przede wszystkim państwu, naszym wiernym widzom. Dziękuję ogromnie. Ja od siebie też chciałabym powiedzieć jeszcze oddzielnie dziękuję i to właśnie w szczególności państwu, którzy nie zawodzą nas nie tylko co rok na festiwalu, ale i na każdym spektaklu. Bardzo, bardzo dziękujemy państwu za obecność i wsparcie, które tą obecnością nam państwo okazują. Jestem naprawdę ogromnie za to wdzięczna. Na koniec 26. Festiwalu Comedy Italia będzie koncert pani Stanisławy Cyrińskiej. Życzę państwu miłego wieczoru, miłego odbioru i do zobaczenia w przyszłym roku. I zapraszamy na Mickiewicza 4 zawsze. Dziękujemy.